Jak wygląda twój kontakt z Kają? Bo powiedziałaś, że jesteście super koleżankami, a tak było zawsze, czy nie, było coś nie, na początku nie, zawsze, nie tak? Nie, nigdy nie było coś nie tak. Dobrze, zawsze było wszystko tak. Jest super, ekstra. Akurat w tym wypadku zawsze było tak. Ja pamiętam zresztą, kiedy zobaczyłam Kaję, wiesz, pierwszy raz, miałyśmy obie 17 lat, brałyśmy udział w jakimś pokazie mody polskiej, jakoś tak, wiesz, incydentalnie. I ja wtedy zobaczyłam piękną dziewczynę, która wygląda jak Pocahontas i od razu, wiesz, mi się spodobała, bo ona była taka naturalna, szczera, otwarta, szalona, ale taka, wiesz, z takimi bardzo pozytywnymi wibracjami. Nigdy nie byłyśmy bardzo bliskimi koleżankami, ale teraz bardzo o siebie dbamy i wczoraj też dostałam od niej bardzo piękny list w SMS-ie, jak bardzo dzisiaj życzy mi powodzenia, więc i wiem, że to jest szczere. Czy zdarza wam się tak po babsku pogadać o Rinkim? Czasem cię omijacie ten najpiękniejsze temat. Zdanie, które mogłam usłyszeć od byłej żony swojego partnera, było takie, że nie mogłam sobie wymarzyć lepszej partnerki dla swojego byłego męża. No to się chyba mówi wszystko.